Dzisiejszy temat, apokryfy, czy należą do Biblii? Możemy o Biblii powiedzieć, że to jest księga nieskażona żadnym błędem, jest czystą, nieskazitelną, doskonałą prawdą. I to nie jeden wierzący, który zna Słowo Boże, może o niej tak powiedzieć. I tak właśnie powiedział o niej Charles Haddon Spurgeon, mając na myśli ten konkretny egzemplarz. Oczywiście nie ten fizycznie, co ja trzymam w ręce, ale Stary Testament w postaci masoreckiego tekstu Starego Testamentu i Nowy Testament w postaci tak zwanego Textus Receptus. No a co do tego mają apokryfy? No niestety jest tak, że w wielu grupach chrześcijańskich dodaje się apokryfy. Najbardziej popularne są apokryfy w postaci mówionej tradycji lokalnego przedstawiciela kleru, czyli pastora lub lidera grupy domowej. To jest Słowo Boże na dziś, a Biblia dla tych ludzi jest Słowem Bożym na wczoraj. Natomiast słowo pastora, słowo księdza, słowo popa, słowo lidera jest Słowem Bożym na dziś. Ale nie o tym będę mówił. Będę mówił raczej o apokryfach, które włączono w sposób nieuzasadniony do tekstu Biblii rzymskokatolickiej. Czyli na przykład do wydania takiego jak wydanie tysiąclecia. Na przykład takie piękne, eleganckie, jeśli chodzi o kunszt wydania. Można by powiedzieć, że jak się czyta tekst, wezmę na przykład Jana 3,16, przeczytam. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. 5,24. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. I pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana, 5:12-13. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. A nawet 11. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I 20. Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, tak iż poznajemy prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Piękne słowa, doskonale przełożona greka. Najwyższy poziom w tych wersetach.
gdyby cały przekład był tak przełożony, jak te parę wersetów, które przeczytałem, to jest to najwspanialsza jakość, jaką można tutaj zobaczyć. No ale niestety dodano na przykład mądrość Syracha, która nie jest Słowem Bożym. Dodano na przykład inne księgi, o których wspomnę nieco dalej. Słowo kanon pochodzi od greckiego słowa oznaczającego miernik. Z biegiem czasu słowo to zaczęto używać metaforycznie, przenośnie, figuratywnie, w odniesieniu do ksiąg, które zostały zmierzone i tym samym uznane za Słowo Boże. Kiedy mówimy dzisiaj o kanonie Pisma Świętego, mamy na myśli wszystkie księgi biblijne, które łącznie składają się na Słowo Boże. Romaniści, przedstawiciele religii rzymskiej, rzymscy katolicy argumentują, że księgi apokryficzne, 7 ksiąg i 4 części ksiąg o wątpliwej autentyczności i autorytecie należą ich zdaniem, w ich opinii, do kanonu. I na przykład Septuaginta zawiera już właśnie te dodatkowe elementy, choć znacznie więcej. Czyli na przykład można powiedzieć, że tutaj jest w tej księdze zawarty nie tylko Stary Testament Masorecki, tak jak tutaj mówiliśmy o tym egzemplarzu, ale także jest dodane właśnie te 7 apokryficznych ksiąg i 4 części ksiąg o wątpliwej jakości. Powinienem zauważyć, że podczas gdy ci, którzy uznają Słowo Boże i generalnie tutaj głównie reprezentowani przez protestantów nazywają te księgi apokryfami, to rzymscy katolicy w rzeczywistości nazywają je deuterokanonicznymi, czyli dosłownie drugokanonicznymi albo dosłownie drugi kanon. Ten tak zwany drugi kanon nie ma jednak drugorzędnego statusu wśród rzymskich katolików. Dla celów dyskusji, tak żeby było wiadomo, o co chodzi i jak negatywny stosunek mam do tych ksiąg, będę je dalej nazywał apokryfami, choć rzymscy katolicy mają do nich stosunek jako wtórnokanonicznych. Religia rzymskokatolicka zdecydowała, że te księgi apokryficzne należą ich zdaniem do Biblii. I zrobili to jakiś czas po reformacji rzymskokatolickiej. W rzeczywistości katolicki Sobór Trydencki, rzymskokatolicki Sobór Trydencki, który najczęściej się umieszcza w czasie między 1545 a 1563, kanonizował niektóre z tych ksiąg około 15 wieków po ich napisaniu, głównie w wyniku tutaj tego, że chcieli zareagować kontrreformacyjnie przeciwko reformacji katolickiej. I zrobili to w wysoce podejrzanych okolicznościach. Marcin Luther, jeden z liderów katolickiej reformacji, skrytykował religię rzymskokatolicką za brak biblijnego poparcia dla takich doktryn jak modlitwa za zmarłych, kanonizując apokryfy, które wspierają modlitwę za zmarłych w II Machabejskiej, na przykład 12:45-46. I tutaj mam drugą Machabejską. I czytam 12:45-46.
Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna, dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. To włączając ten tekst do wtórnego kanonu, przedstawiciele religii rzymskiej uzyskali w cudzysłowiu biblijne poparcie dla tej i innych wyraźnie rzymskokatolickich doktryn. Jak ujął to pewien teolog, znaczące jest to, że Sobór Trydencki był odpowiedzią religii rzymskokatolickiej na nauki Marcina Lutra i szybko rozprzestrzeniającą się reformację katolicką, a księgi apokryfów zawierają poparcie dla rzymskokatolickiego nauczania modlitwy za zmarłych i usprawiedliwienie przez wiarę uzupełnione o uczynki, a nie tylko przez wiarę. Zatem romaniści, rzymscy katolicy zazwyczaj argumentują, że Septuaginta, czyli greckie tłumaczenie hebrajskiego Starego Testamentu, które częściowo poprzedza przyjście Pana Jezusa, a w większości można powiedzieć, że nie poprzedza, bo jest napisane, przetłumaczone, skończono tą pracę około II wieku naszej ery, zawierały apokryfy. I to ich zdaniem musi oznaczać, tak rozumują, że apokryfy należą do wtórnego kanonu. Tak zwani ojcowie Kościoła, tacy jak Ireneusz, Tertulian, Klemens Aleksandryjski, również używali ksiąg apokryficznych, tak się argumentuje, w kulcie publicznym i uznawali je za część Pisma Świętego. Ponadto argumentuje się, że wielki dla wielu teolog, święty Augustyn, który jest filarem na przykład kalwinistycznego nauczania, uważał te księgi za natchnione. Augustyn z Hipony jest filarem dla trzech wielkich religii, czyli dla kalwinizmu, dla mahometanizmu, no i dla romanizmu. Natomiast na te roszczenia Augustyna, a w zasadzie tych, którzy się na Augustyna powołują, jest odpowiedź, że ponieważ wszystkie te fakty były znane już we wczesnych wiekach chrześcijaństwa, opóźnienie przez religię rzymskokatolicką aż do XV-XVI wieku ogłoszenia ksiąg apokryficznych jako kanonicznych pozbawia te argumenty znaczącej siły. Inne argumenty przemawiające zdaniem religii rzymskiej za apokryfami obejmują pogląd, że Nowy Testament odzwierciedla niektóre idee zawarte w apokryfach. I na przykład powołują się tutaj na Hebrajczyków 11:35. Hebrajczyków 11:35, dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych i jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Tutaj jest to oczywiście ogwiazdkowane. I zmarłych, i tutaj no, jest powiązane z drugą machabejską, rozdział 7, werset 12. Rzekomo ma to nawiązywać do 7.12 II Machabejskiej. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Tylko takie zdanie to w zasadzie w wielu miejscach mogłoby paść i wcale to nie jest nawiązanie do tego miejsca z Hebrajczyków. Co więcej, istnieją pewne wczesnochrześcijańskie sceny z katakumb, które przedstawiają epizody podobne do tych z apokryfów, pokazujące, że zdaniem rzymskich katolików wczesna społeczność chrześcijańska
znała apokryfy i używała ich. Sobór rzymski, 382 rok naszej ery, sobór w Hipponie, 393 rok naszej ery i sobór w Kartaginie, 397 rok naszej ery, również zdaniem apologetów rzymskokatolickich zaakceptowały apokryfy. Wreszcie niektóre księgi apokryfów zostały znalezione w Qumran, tak zwana społeczność z nadmorza czarnego, martwego, z nadmorza martwego, nie czarnego, martwego, martwego morza, wraz z kanonicznymi księgami Starego Testamentu. I na tej podstawie próbuje się nam wmówić, że czynniki te dowodzą, że księgi apokryficzne należą do kanonu. Ale, jak już wspomniałem, w myśl rzymskokatolickiej doktryny apokryfy nie mają drugorzędnego statusu pod względem przynależności do kanonu. W rzeczywistości Sobór Trydencki posunął się nawet do stwierdzenia, że jeśli ktoś nie uzna wspomnianych ksiąg za święte i kanoniczne, całe, ze wszystkimi ich częściami, a jeśli to robi rozmyślnie, powinien być potępiony, niech będzie wyklęty. Dlatego ci, którzy odrzucają apokryfy, są uważani z mocy prawa za wyklętych, obłożonych ekskomuniką. I ja jestem obłożony ekskomuniką właśnie rzymskokatolicką, dlatego nigdy nie dokonywałem aktu apostazji, gdyż z mocy prawa przestałem być rzymskim katolikiem. Jeśli oglądasz moje nagrania, a jesteś rzymskim katolikiem, to z mocy prawa jesteś objęty interdyktem. Jeśli piszesz komentarz pod moim nagraniem, otrzymujesz odpowiedź pod moim nagraniem i potem nawiązujesz dalszy kontakt i nie robisz tego w celu pozyskania mnie do religii rzymskokatolickiej, tylko w wyniku tego, że jesteś zadowolony z tego, co słyszałeś, to jesteś obłożony interdyktem i innymi sprawiedliwymi karami z mocy prawa kanonicznego. A jeśli chcesz być obłożony ekskomuniką, to po prostu pomyśl sobie, że zbawienie jest tylko z łaski, niezależnie od uczynków, na podstawie doskonałego dzieła Pana Jezusa. Wtedy będziesz obłożony ekskomuniką z mocy prawa. Jeśli chcesz to przypieczętować, zapraszamy na zgromadzenie do imienia Pana Jezusa. Jeśli będziesz brał udział w łamaniu chleba i piciu z kubka, to będziesz obłożony automatycznie z mocy prawa rzymskokatolickiego, prawa kanonicznego, ekskomuniką. I zaciągniesz wtedy te kary i nie będziesz musiał poddawać się apostazji. Odpowiadanie na argumenty rzymskokatolickie nie jest łatwe, ale spróbuję niektóre rzeczy tutaj poruszyć. Księgi apokryficzne nie twierdzą, że są natchnione. To jest pierwsza ważna rzecz. W przeciwieństwie do ksiąg Nowego Testamentu i Starego Testamentu, które potwierdziły, że są natchnione, przykładem tego jest drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, werset 16. Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości. I także drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Drugi list Piotra, rozdział 1, werset 21. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. I także drugi list Piotra, trzeci rozdział, werset 16. Jak też we wszystkich innych listach, których mówi o tym, są w nich
trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opatrznie tłumaczą, tak samo jak i inne pisma na własną swoją zgubę. Księgi apokryficzne z kolei nigdy nie zawierają tego twierdzenia. Co więcej, żadna księga apokryficzna nie została napisana przez prawdziwego proroka ani apostoła Boga. A żadna księga apokryficzna nie została potwierdzona przez boskie cuda. Coś, co często zdarzało się prorokom w Starym Testamencie i apostołom w Nowym Testamencie, na przykład Pierwsza Królewska 18 albo List do Hebrajczyków 2:4. Ja przeczytam List do Hebrajczyków, drugi rozdział, werset 4. Hebrajczyków 2:4 zawiera taką treść. Już. Bóg zaś uwierzytelnił je znakami, cudami, różnorakimi przejawami mocy i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli. Poza tym żadna księga apokryficzna nie zawiera proroctw, które potwierdzałyby natchnienie Boże. I dlatego mam do Ciebie, drogi przyjacielu, pytania, jeśli jeszcze nie rozstrzygnąłeś w sercu, dlaczego powinieneś odrzucić apokryfy. Co Ci mówi fakt, że ani jedna księga apokryficzna nie twierdzi, że została natchniona przez Boga? Także zadaj sobie pytanie, jeśli księgi apokryficzne są natchnione, nie są, ale jeśli by miały być natchnione, dlaczego autorzy tych ksiąg nie zostali potwierdzeni boskimi cudami, tak jak pisarze Starego i Nowego Testamentu innych ksiąg? Także zadaj sobie pytanie, jeśli księgi apokryficzne miałyby być natchnione, jeśli są natchnione, dlaczego nie zawierają proroctw, nie zawierają wypowiedzi proroczych, jak księgi Starego i Nowego Testamentu? W jednej kluczowej księdze apokryficznej, druga księga machabejska, z której rzymscy katolicy czerpią poparcie dla doktryny mszy, autor wprost przyznaje, że jest to skrót pracy innego człowieka, plagiat lub zapożyczenie, i wyraża zaniepokojenie, czy wykonano dobrą pracę, czy też nie. Możemy to zobaczyć w machabejskiej, drugi rozdział. Machabejska, rozdział drugi, 23 werset. Wszystko to, co Jason Cyrenejczyk opisał w pięciu księgach, usiłowaliśmy streścić w jednym dziele. Czyli widać wyraźnie, że tutaj od razu widać, że to jest przepisane od Jasona Cyrenejczyka. Także 15 rozdział, 58 werset tej drugiej księgi machabejskiej. 15:38. I co tu znajdujemy? Jeżeli jest ono pięknie i zgrabnie ułożone, to tego właśnie ja sam chciałem. Jeżeli zaś małą ma wartość i jest przeciętne, to zrobiłem, co było w mej mocy. Czyli widać wyraźnie. Nie byłoby tak, gdyby ta księga była naprawdę natchniona przez Boga. Pisarze Nowego Testamentu nie cytują apokryfów. Faktem jest, że żaden pisarz Nowego Testamentu nigdy nie cytował żadnej z ksiąg apokryficznych jako Pisma Świętego, ani nie dał im najmniejszego autorytetu jako rzekomo inspirowanej książki. Pan Jezus Chrystus i uczniowie całkowicie zignorowali w praktycznym zachowaniu te księgi. Coś, co nie miałoby miejsca, gdyby uważali je za natchnione. Dla kontrastu istnieje wiele cytatów Pana Jezusa Chrystusa i apostołów z ksiąg kanonicznych Starego Testamentu.
Dobrym przykładem jest Ewangelia Mateusza, która zawiera około 130 cytatów i aluzji ze Starego Testamentu. Aby sobie te wszystkie cytaty ze Starego Testamentu przeanalizować, wystarczy wziąć Nowy Testament grecki Nestle Alanda. I tutaj są w przypisach dolnych wszystkie cytaty z Starego Testamentu dokładnie udokumentowane. I jeśli by cokolwiek było z Starego Testamentu wzięte, to jest tu odnotowane, a jeśli coś byłoby z apokryfów, to też by było zasygnalizowane, bo to jest praca jednak rzymskokatolickich uczonych w części. A co tu się okazuje, że nie ma śladu po jakimkolwiek cytacie z apokryfów. Między innymi dlatego zwolennicy rzymskiego katolicyzmu nie mają tutaj prawa tego argumentu używać. Jeśli dalej masz wątpliwości co do tego, czy należy uznać apokryfy za fałszywe pisma, które nie mają nic wspólnego z Bogiem, to zadaj sobie takie pytania. Co sugeruje ci to, że pisarze Nowego Testamentu często cytowali Stary Testament, ale nigdy nie cytowali żadnej księgi apokryficznej? Także myślę, że warto, żebyś sobie zadał pytanie takie, że dlaczego wielu ojców Kościoła zaprzeczało apokryfom? I teraz trochę o tym. Dlaczego wielu ojców Kościoła zaprzeczało apokryfom? Chociaż niektórzy ojcowie Kościoła wyrażali się z aprobatą o apokryfach, byli też inni ojcowie wczesnego Kościoła, zwłaszcza Orygen, Hieronim, Atanazy i Cyryl Jerozolimski, którzy nie mogą być uważani za popierających apokryfy, zaprzeczali ich natchnieniu i kanoniczności. Tak więc samo cytowanie niektórych ojców Kościoła na rzecz apokryfów nie jest przekonującym argumentem. Co więcej, jest to jasne, że niektórzy ojcowie Kościoła używali ksiąg apokryficznych do nabożeństw lub kazań, ale nie uważali ich mimo to za kanoniczne. Szacunek dla książki niekoniecznie oznacza uznawanie jej za kanoniczną. Biorąc pod uwagę fakt, że pisarze Nowego Testamentu praktycznie ignorowali apokryfy, czy sądzisz, że uważali je za Pismo Święte? Dowody wczesnochrześcijańskie przemawiają przeciwko apokryfom. Chociaż prawdą jest, że niektórzy przywódcy wczesnego Kościoła cytowali kilka ksiąg apokryficznych jako Pismo Święte, prawdą jest również, że wielu przywódców wczesnego Kościoła odrzucało te księgi. Jedną z najwcześniejszych chrześcijańskich list ksiąg Starego Testamentu jest Meliton, czyli biskup, tak zwany biskup Sardes, który napisał w okolicach 170 roku naszej ery. Kiedy przybyłem na wschód i dotarłem do miejsca, gdzie te rzeczy były głoszone i czynione i dokładnie poznałem księgi Starego Testamentu, przedstawiłem fakty i wysłałem je do was. To są ich imiona. 5 ksiąg Mojżesza, rodzaju, wyjścia, liczb, kapłańska, drugiego prawa, Jozłego, syna Nuna, sędziów, ród, 4 księgi królewskie, 2 księgi kronik, psalmy Dawida, przysłowia Salomona i jego mądrości, kaznodziei, pieśń nad pieśniami, Hiob, prorocy, Izajasz, Jeremiasz, 12 w jednej księdze, Daniel, Ezechiel, Ezdrasz. I koniec. Zauważ, że Meliton potwierdził wszystkie księgi Starego Testamentu,
z wyjątkiem księgi Ester, ale nie wspomniał o ani jednej księdze apokryficznej. Co więcej, w 367 roku naszej ery wielki orędownik ortodoksji Atanazy, biskup Aleksandrii, napisał swój list paschalny, w którym wymienił wszystkie księgi naszego obecnego kanonu Nowego Testamentu i wszystkie księgi Starego Testamentu, z wyjątkiem Estery. Prawdą jest, że wspomniał o niektórych księgach apokryficznych, takich jak Mądrość Salomona, Mądrość Syracha, Judyty i Tobiasza. Powiedział jednak, że w rzeczywistości nie są one zawarte w kanonie, ale ustanowione przez ojców, aby były czytane przez tych, którzy nowo do nas dołączają i którzy pragną pouczenia w słowie pobożności. To, że nie wymieniono księgi Estery i tutaj można powiedzieć, nie widać tego, nie jest dowodem przeciwko księdze Estery, dlatego że jest wymieniony Ezdrasz. Ezdrasz jako księga zawierać mógł Ezdrasza, Estery, Nehemiasza razem. Stąd zbiorcze określenie, podobnie jak zrobiono z 12 prorokami w jednej księdze. Pierwsi Żydzi w Palestynie odrzucili apokryfy. Żydzi w Palestynie, w tym Rada Żydowska w Jamni, która zebrała się w 90 roku naszej ery, odrzucili apokryfy jako Pismo Święte. Odrzucili apokryfy i nie uznali ich za Pismo Święte. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że w okresie 400 lat między Starym a Nowym Testamentem nie było żydowskich proroków. Zgodnie z tym starożytny żydowski historyk Flawiusz Józef wykluczył apokryfy, a Filon żydowski, nauczyciel żyjący w I wieku, cytował praktycznie każdą kanoniczną księgę Starego Testamentu, ale ani razu nie cytował apokryfów. John Rayle tak komentuje Filona. Filon nie cytuje apokryfów i nie daje najmniejszych podstaw przypuszczenia, że Żydzi z Aleksandrii w jego czasach byli skłonni zaakceptować którąkolwiek z ksiąg apokryfów w ich kanon Pisma Świętego. Kolejnym problemem jest to, że w apokryfach są błędy historyczne. Łatwo zauważyć różnicę, że w przeciwieństwie do pism kanonicznych, które wielokrotnie okazywały się historycznie dokładne, odwrotnie niż autentyczne pisma, apokryfy zawierają wyraźne błędy historyczne. Na przykład John Ankenberg podsumowuje wraz z współpracownikami kilka z nich. Księga Tobiasza zawiera pewne historyczne i geograficzne błędy, takie jak założenie, że Sanheryb był synem Salmanasara, Tobiasza 1.15, zamiast Sargona II, oraz że Niniwa została zdobyta przez Nebukadnezara i Aszferusa, jak mówi Tobiasza 14, rozdział 5, werset, a nie przez Nabopolassara i Xerxesa. Judyty księga nie może być historyczna z powodu rażących błędów, które zawiera. Z kolei w II Machabejskiej istnieją liczne niełady i rozbieżności w kwestiach chronologicznych, historycznych i liczbowych, odzwierciedlające niewiedzę i zamieszanie. Josh McDowell zauważa również, że księga Tobiasza podobno żył, kiedy Jeroboam zorganizował bunt w 931 roku przed naszą erą i żył rzekomo jeszcze w czasie niewoli asyryjskiej w 722 roku przed naszą erą. Jednak księga Tobiasza
mówi, że żył tylko 158 lat. Jak czytamy w Księdze Tobiasza, 1 rozdział 3 do 5 wersetu oraz 14 rozdział 11 werset. Powodem, dla którego to wszystko jest znaczące, jest to, że historyczne i archeologiczne studia zawsze były prawdziwymi przyjaciółmi kanonu Starego i Nowego Testamentu, ale wyraźnie nie są przyjaciółmi ksiąg apokryficznych. Niestety, to, że księgi apokryficzne są pełne błędów, powoduje, że ludzie tego świata błędnie myślą, że Biblia zawiera błędy, a to nie Biblia zawiera błędy, tylko doklejone beznadziejnie apokryfy do Biblii zawierają błędy, bo nie są częścią Słowa Bożego. Badania historyczne i archeologiczne rzeczywiście potwierdziły liczne zwyczaje, miejsca, nazwy i wydarzenia wspomniane w Biblii. Nelson Gleck, specjalista od literatury starożytnej, przeprowadził wyczerpujące badania i doszedł do wniosku takiego, że można tutaj to zacytować. Można kategorycznie stwierdzić, że żadne odkrycie archeologiczne nigdy nie podważało żadnego odniesienia biblijnego. Oczywiście nie dotyczy to apokryfów. Apokryfy są pełne błędów faktograficznych. Oczywiście nie oznacza to, że księgi apokryficzne są bezwartościowe. Są cenne dla celów historycznych i kulturowych, ale nie są natchnione i z pewnością nie należą do kanonu. Są to wyraźne dokumenty stworzone przez człowieka i jako takie mają swoją wartość w badaniach historycznych. Warto, żebyś sobie zadał pytanie w związku z tym, jeśli jeszcze się wahasz co do tego, żeby odrzucić apokryfy. Czy Bóg popełnia błędy? No oczywiście nie popełnia, więc apokryfy nie są od Boga. Czy księgi natchnione przez Boga zawierają błędy? Nie zawierają, a apokryfy zawierają, bo nie są natchnione przez Boga. Czy wiesz, że historia i archeologia są prawdziwymi przyjaciółmi Starego i Nowego Testamentu, ponieważ weryfikują liczne zwyczaje, miejsca, imiona i wydarzenia z czasów biblijnych? Natomiast nie można tego powiedzieć o apokryfach. Czy wiesz, że w księgach apokryficznych jest wiele błędów historycznych? I myślę, że to jest bardzo poważny problem. Co ci to mówi o tym, czy apokryfy są natchnione przez Boga? Moim zdaniem to wystarczy, żeby wiedzieć, że apokryfy od Boga nie są. Apokryfy zawierają też niebiblijne doktryny. Apokryfy zawierają szereg niebiblijnych doktryn. Takich jak nauka o mszy, albo raczej fundament pod naukę o mszy, 2 Machabejska 12:42-45, używany w porównaniu, albo raczej jako opozycja do Hebrajczyków 7:27. Pogląd także zawierają, że świat został stworzony z wcześniej istniejącej materii. Tak mówi mądrość, Księga Mądrości, i teraz należałoby zdecydować się, czemu wierzymy. Czy wierzymy apokryfowi, czy raczej Księdze Rodzaju 1 rozdział i Psalmowi 33, 9 werset. Także apokryfy zawierają pogląd, że dawanie jałmużny i inne uczynki mogą stanowić zadośćuczynienie za grzechy. Tak na przykład mówi w Księgach Syracha, 3 rozdział, 3 werset, ale wiele innych. Oczywiście jest to fałszywy pogląd, sprzeczny na przykład z Rzymian 3:20, który wyraźnie mówi, że zbawienie jest z uczynku, nie z uczynków, że zbawienie nie jest z uczynków, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Także apokryfy promują wzywanie i stawiennictwo świętych. Tak mówi 2 Machabejska, na przykład 15 rozdział, 14 werset. A w Księdze Barucha 3 rozdział, 4 werset. Oczywiście jest to sprzeczne z tym, czego nauczał Pan Jezus w księdze o nazwie Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 9 werset. Także apokryfy popierają kult aniołów,
możemy to zobaczyć w Tobiasza 12:12 i jest to sprzeczne z Kolosan 2:18. Także apokryfy promowały podstawy pod czyściec i odkupienie dusz po śmierci. To już było dzisiaj cytowane, druga Machabejska 12:42-45 i jest to sprzeczne w prostym, najprostszym takim kontraście do Hebrajczyków 9:27. Ponieważ wiemy, że Stary i Nowy Testament są Słowem Bożym, a księgi apokryficzne zawierają doktryny sprzeczne ze Starym i Nowym Testamentem, dochodzimy do wniosku, że księgi apokryficzne nie są Słowem Bożym, ponieważ po prostu Bóg nie zaprzecza samemu sobie. Gdyby Bóg natchnął Stary Testament, Nowy Testament i równocześnie apokryfy, wszystkie trzy musiałyby się ze sobą zgadzać, ale one się ze sobą nie zgadzają. Apokryfy nie są natchnione. I myślę, że jeśli dalej masz wątpliwości co do tego, żeby odrzucić apokryfy, to zadaj sobie kilka pytań. Skoro wiemy, że Stary i Nowy Testament są Słowem Bożym i że apokryfy wyraźnie zaprzeczają Staremu i Nowemu Testamentowi w wielu punktach, to co możesz wywnioskować o apokryfach? Tylko jedno. Apokryfy są od diabła. Argument Septuaginty jest błędny. To jest prawda, że Septuaginta zawiera apokryfy. Wielu uczonych, także nie rzymskokatolickich, zauważyło, że chociaż Septuaginta została po raz pierwszy przetłumaczona kilka wieków przed Chrystusem, najwyraźniej dopiero w IV wieku po Chrystusie apokryfy zostały dołączone do tego tłumaczenia. Nie znamy żadnych manuskryptów Septuaginty wcześniejszych niż IV wiek, które zawierałyby apokryfy, co wskazuje, że apokryfów nie było w oryginalnej Septuagincie wcześniejszej niż właśnie ten czas. Ale nawet jeśli w Septuagincie znaleziono by manuskrypt z I wieku wraz z apokryfami, to nadal nie oznaczałoby to, że apokryfy należą do kanonu. Bardzo wymowne jest to, że apostołowie cytowali Septuagintę z I wieku, jeżeli uznamy te cytaty zgodne z Septuagintą za cytaty z Septuaginty, co oczywiście też nie jest dowodem, czy oni w ogóle cytowali Septuagintę. Po prostu ich cytaty były podobne do tego, co znaleźliśmy w Septuagincie. Ale w ich pismach nie ma ani jednego cytatu z apokryfów. To może oznaczać jedną z dwóch rzeczy, jeżeli byśmy przyjęli, że cytowali Septuagintę. Może to oznaczać, że apokryfów po prostu nie było w Septuagincie z I wieku, a to potwierdza historia. Albo, że jeśli były w Septuagincie z I wieku, zostało to zignorowane przez apostołów, ponieważ wiedzieli, że tak naprawdę nie należy do kanonu Pisma Świętego to, co jest częścią apokryfów. Także argument z katakumb nie jest przekonywujący. Katakumby mają pewne świadectwa. Fakt, że niektóre sceny z apokryfów są przedstawione na ścianach katakumb, nie oznacza, że księgi apokryficzne są kanoniczne. Oznacza to po prostu, że niektóre wydarzenia zapisane w księgach apokryficznych były dla niektórych ludzi na tyle znaczące, że namalowali je na ścianach. Rysunki na ścianach trudno uznać za sprawdzian kanoniczności. Tutaj oczywiście warto wspomnieć o tym, że istnieją również liczne wydarzenia zapisane w kanonicznych księgach Starego i Nowego Testamentu, których nie ma na ścianach katakumb. Ale to nie znaczy, że księgi te nie są kanoniczne. W ten sam sposób, stosując logikę odwrotną, fakt, że niektóre sceny z apokryfów są utrwalone na ścianach katakumb, nie oznacza, że należą one do kanonu. Także argument na temat rady
kościelnej nie jest przekonujący. Jak już mówiłem, rzymscy katolicy często argumentują, że Sobór Rzymski w 382 roku naszej ery, tak samo Sobór w Hipponie z 393 roku naszej ery i Sobór w Kartaginie z 397 roku akcentowały apokryfy. Pierwszy rzut oka na ten fakt pokazuje, że różne sobory kościelne odbywające się w różnych okresach czasu doszły do różnych wniosków w pewnych sprawach. To dowodzi jednego. Sobory kościelne nie są nieomylne. Tylko Bóg i Jego Słowo są nieomylni. Istoty ludzkie i ich rady popełniają błędy. Co więcej, niektóre rady, takie jak lokalne rady Hippony i Kartaginy w Afryce Północnej, były pod silnym wpływem Augustyna, najpotężniejszego głosu starożytności, który zaakceptował sam osobiście apokryfy. Jednak wielu zauważa badaczy i dostarczyło wielu mocnych dowodów, które pokazują, jak nieuzasadnione było stanowisko Augustyna. Na przykład warto zauważyć, między innymi, że Augustyn był w pełni świadomy, że starożytni Żydzi odrzucili te księgi apokryficzne. Co więcej, Augustyn uważał, że księgi apokryficzne należą do Biblii, ponieważ wspominają o niezwykłych i cudownych cierpieniach niektórych męczenników, co nie jest przecież wcale żadnym kryterium kanoniczności. Co więcej, wydaje się, że Augustyn akceptował księgi apokryficzne jako kanoniczne w dużej mierze opierając się na fakcie, że księgi te były zawarte w Septuagincie jego czasów. A przecież już wiemy, że to nic nie znaczy, bo w czasach Pana Jezusa w Septuagincie ich nie było. Jak zauważyliśmy, istnieją dowody sugerujące, że oryginalna Septuaginta nie zawierała apokryfów. Ponieważ powody przyjęcia apokryfów przez Augustyna są błędne i ponieważ to Augustyn wpłynął na niektóre sobory wczesnego kościoła, wnioski tych soborów są tak samo błędne jak wnioski Augustyna. Kolejny jest argument z Qumran. I ten argument z Qumran też nie jest przekonywujący. Fakt, że w Qumran odkryto niektóre księgi apokryficzne, nie dowodzi, że należą one do kanonu. Gdyby to była prawda, oznaczałoby to, że wszystkie księgi odkryte w Qumran należą do kanonu. Odkryto praktycznie setki fragmentów tekstu, w tym księgi Starego Testamentu, teksty apokryficzne i pseudoepigraficzne, tematyczne zbiory fragmentów Starego Testamentu i sekciarskie pisma społeczności z Qumran. Oczywiście nie wszystkie dokumenty znalezione w Qumran są biblijne. Rzeczywistość jest taka, że członkowie społeczności Qumran używali wielu z tych ksiąg do celów religijnych, nie uważając ich za kanoniczne. Praktycznie nie ma dowodów na to, że księgi apokryficzne były czczone jako pismo święte wśród mieszkańców Qumran. Także próby kanoniczności. Kwestia apokryfów wiąże się bezpośrednio z kwestią kanoniczności. Kiedy Kościół formalnie uznał, które księgi należą do kanonu, zastosowano 5 podstawowych testów. I tych 5 podstawowych testów są takie. Po pierwsze, czy księga została napisana lub poparta przez proroka lub apostoła Boga? Ten jest najważniejszym testem. Rozumowanie tutaj jest takie, że Słowo Boże, które zostało natchnione przez Ducha Świętego dla ludu Bożego, musi być przekazywane przez męża Bożego. Księga Powtórzonego Prawa, 18 rozdział, 18 werset informuje nas, że tylko prorok Boży będzie głosił Słowo Boże. Drugi list Piotra, 1 rozdział, 20 i 21 werset, zapewnia nas, że Pismo Święte jest spisane tylko przez mężów bożych. W liście do Galacjan, 1 rozdział, apostoł Paweł uzasadniał poparcie dla listu do Galacjan, odwołując się do faktu, że był upoważnionym posłańcem Boga, apostołem.
Drugie pytanie, takie kluczowe. Czy książka jest autorytatywna? Czy księga, którą potencjalnie mielibyśmy uważać za kanoniczną, jest autorytatywna? Czy można powiedzieć o tej księdze tak, jak powiedziano o Panu Jezusie Chrystusie? Lud zdumiewał się jego nauką i że ich uczył jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w prawie. Marka, 1 rozdział, 22 werset. Taka księga dźwięczy pewnością, przeczuciem, poczuciem. Tak mówi Pan. Czyli czy ma boski autorytet? Czy trzecie pytanie. Czy księga mówi prawdę o Bogu i doktrynie, tak jak jest już znane z poprzedniego objawienia? Berejczycy badali pisma Starego Testamentu, aby zobaczyć, czy nauczanie Pawła jest prawdziwe. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 11 werset informują nas o tym. Wiedzieli, że jeśli nauczanie apostoła Pawła nie zgadza się z kanonem Starego Testamentu, nie może pochodzić od Boga. Zgoda ze wszystkimi wcześniejszymi objawieniami jest niezbędna i kluczowa. Apostoł Paweł z pewnością to rozpoznał, gdyż powiedział do Galacjan: ale gdybyśmy, nawet my albo anioł z nieba, głosił wam Ewangelię inną niż ta, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty, niech będzie potępiony na wieki. Galacjan, 1 rozdział, 8 werset. Kolejne pytanie. Czy księga ta dowodzi posiadania mocy Bożej? Rozumowanie stojące za tym pytaniem jest takie, że żadne pismo, które nie ukazuje przemieniającej mocy Boga w życiu swoich czytelników, nie mogło pochodzić od Boga. Pismo Święte mówi, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, jak mówi nam Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 werset. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16, 17 werset wskazuje, że Słowo Boże ma działanie przemieniające. Jeżeli dana księga nie ma mocy zmiany życia, zatem rozumuje się, że księga nie mogła pochodzić od Boga. I piąte zagadnienie. Czy księga została przyjęta przez lud Boży? W czasach Starego Testamentu zwoje Mojżesza były natychmiast umieszczane w Arce Przymierza, o czym mówi nam Księga Powtórzonego Prawa, Księga Drugiego Prawa, 31 rozdział, 24 do 26 wersetu Księgi Drugiego Prawa tak informuje. Także pisma Jozuego zostały dodane w ten sam sposób, jak widzimy w Księdze Jozuego 24-26. W Nowym Testamencie apostoł Paweł dziękował Tesaloniczanom za otrzymanie przesłania, które głosił jako Słowo Boże. I to przecież widzimy w 1 Tesaloniczan 2:13. Także listy Pawła krążyły wśród kościołów, o czym mamy poświadczone w Kolosan 4:16 oraz 1 Tesaloniczan 5:27. Normą jest, że lud Boży, to znaczy większość z nich, a nie tylko frakcja, początkowo otrzyma Słowo Boże jako takie i uzna Słowo Boże jako takie. Porównanie apokryfów z tymi tekstami i w porównaniu z tymi testami pokazuje, że apokryfy znacznie odbiegają od Starego i Nowego Testamentu. Księgi te nie zostały napisane przez proroków ani apostołów Boga. Księgi nie brzmią sensownie, nie mają zawartej formuły, tak mówi Pan. Księgi te zaprzeczają doktrynom objawionym na kartach Starego i Nowego Testamentu. Chociaż niektórzy ojcowie Kościoła używali ksiąg do celów religijnych, księgi te jednak nie mają przemieniającego wpływu Starego i Nowego Testamentu, co przyznało wielu ojców Kościoła. A księgi w większości nie były akceptowane na szeroką skalę przez lud Boży, przynajmniej do 1500 roku. Przynajmniej 1500 lat później, kiedy rzymskokatolicki Sobór Trydencki ogłosił je kanonicznymi. W przeciwieństwie do apokryfów, wiele ksiąg Nowego Testamentu zostało uznanych za Pismo Święte w czasie, gdy były już spisane. Wysoce odkrywcze jest to, że w pierwszym liście do Tymoteusza 5:18
Apostoł Paweł połączył odniesienie do Starego Testamentu i odniesienie do Nowego Testamentu i nazwał je łącznie Pismem Świętym, bo Pismo mówi: nie zawiążesz pyska wołowi, gdy on młóci. Tak mówi drugiego prawa 25:4 i godzien jest robotnik zapłaty swojej, Łukasza 10:7. Tylko 3 lata upłynęły między napisaniem Ewangelii Łukasza a napisaniem pierwszego listu do Tymoteusza według takiego najbardziej typowego datowania. Łukasz został napisany około 60 roku naszej ery, a pierwszy list do Tymoteusza około 63 roku. Jednak mimo to Paweł, sam Żyd, Hebrajczyk z listu do Hebrajczyków, nie waha się umieścić Łukasza na tym samym poziomie autorytetu, co starotestamentową księgę drugiego prawa. Nie byłoby to niczym niezwykłym w kontekście pierwszej i wieku judaizmu, aby fragment Starego Testamentu został nazwany pismem, ale aby księga Nowego Testamentu została nazwana pismem tak szybko po jej napisaniu, to tylko pokazuje, jak wiele to mówi o poglądach apostoła Pawła na autorytet współczesnych ksiąg Nowego Testamentu, że zaliczał już je do kanonu. Co więcej, pisma apostoła Pawła zostały uznane za Pismo Święte przez apostoła Piotra, o czym mówi drugi list Piotra 3:15-16. Paweł również rozumiał, że jego własne pisma były natchnione przez Boga i dlatego miały autorytatywny charakter, o czym mówi w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 37 werset oraz 1 Tesaloniczan 2:13. Apostoł Paweł napisał prawie lub ponad połowę Nowego Testamentu. Jak pokazuje to wszystko, lud Boży w całej Biblii, historia uznała, że księgi napisane przez proroków i apostołów były Pismem Świętym. Wszystko to jest bardzo wymowne, biorąc pod uwagę fakt, że rzymscy katolicy często twierdzą, że Kościół rzymskokatolicki ustalił kanon. To po prostu nie jest tak. Bóg ustalił kanon i wielu ludzi żyjących w biblijnych czasach uznało, że poszczególne księgi spisane przez proroków i apostołów rzeczywiście były Pismem Świętym, tak jak to Bóg zaświadczył. Podczas gdy Bóg określa kanon, ludzie odkrywają kanon, podczas gdy Bóg reguluje kanon, ludzie uznają kanon. Księgi biblijne uznane za pismo w czasach biblijnych. To mamy wyraźnie powiedziane świadectwo, że to są właśnie te, które mamy w naszych Bibliach, pisma Mojżesza i Jozuego. Widzimy Jozuego, 1 rozdział, 7 werset. Także 1 Królewska 2:3, 2 Królewska 14:6 i 2 Kronik 17:9 oraz Ezdrasza 6:18, Nehemiasza 13 rozdział, 1 werset oraz przeczytaj Jeremiasza 8 rozdział, 8 werset. Także Malachiasza 4 rozdział, 4 werset. Pisma późniejszych proroków. Jeremiasza 26:18, należy tu przeczytać Ezechiela 14:14 oraz Ezechiela 14:20. Także Daniela 9:2 oraz Jonasza 2 rozdział, od 2 do 9 wersetu. A także Michała 4 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Pisma Łukasza potwierdzone są przez pierwszy list do Tymoteusza 5:18 w porównaniu z drugiego prawa 25:4 i Łukasza 10:7. Pisma apostoła Pawła, jak to potwierdza nam drugi list Piotra, 3 rozdział, 15-16 werset. Także pisma Piotra są potwierdzone w listach Judy, 4 do 12 wersetu i Hebrajczyków 11:35. To nie jest cytat z apokryfów, to już wiemy. Nauczanie rzymskokatolickie w liście do Hebrajczyków 11:35 czytamy: kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez zmartwychwstanie, a innych torturowano, nie przyjmując ich uwolnienia, aby mogli uzyskać lepsze zmartwychwstanie. Niektórzy rzymscy katolicy twierdzą, że jest to w rzeczywistości cytat lub nawiązanie do drugiej księgi machabejskiej 7, czyli do księgi apokryficznej, w której torturowano i zabito 7
braci i ich matkę, ponieważ nie chcieli wyrzec się wiary. Dlatego niektórzy rzymscy katolicy twierdzą, że apokryfy należą do kanonu. Odpowiedź na to jest oczywista. Pogląd ten jest błędny z kilku powodów. Po pierwsze, zauważamy, że nawet jeśli ten werset nawiązuje do księgi apokryficznej, to z pewnością nie jest jej cytatem, a jeśli nawet by był cytatem, to i tak na nic by to nie wskazywało. W rzeczywistości w Nowym Testamencie nie ma ani jednego wyraźnego cytatu z jakiejkolwiek księgi apokryficznej. Jest to całkowicie odmienne od ksiąg Starego Testamentu, ponieważ księgi te są konsekwentnie cytowane w całym Nowym Testamencie. Należy również zauważyć, że nawet jeśli w Nowym Testamencie był cytat z księgi apokryficznej, to samo w sobie, jeśli by był cytat z księgi apokryficznej, to samo to w sobie nie dowodziłoby, że księga apokryficzna należałaby do kanonu Pisma Świętego, ani że byłaby natchniona przez Boga. Rzeczywiście to jest oczywiste. Na przykład Jameson, Fawcett i Brown piszą coś takiego w swoim komentarzu. Autor drugiej księgi machabejskiej wyraźnie odrzuca natchnienie. Mówi to druga księga machabejska 2:23 i 15:38. Druga machabejska, autor listu do Hebrajczyków, nie sankcjonował apokryfów jako natchnionych. I teraz myślę, że jeśli masz jeszcze co do tego jakiekolwiek wątpliwości, to zapytaj sam siebie, skoro autor drugiej księgi machabejskiej wyraźnie odrzuca natchnienie swojej księgi, czy nie jest jasne, że ta księga nie kwalifikuje się jako natchnione Pismo Święte? To trochę jest podobne do Koranu Mahometa. On też tam wyraźnie miał wątpliwości, nawet uważał, z hadisów wynika, że był opętany przez demony. No i my wiemy, że faktycznie tak było, jak myślał, choć inni zrobili z niego świętego. Musimy pamiętać, że Biblia zawiera nawet aluzje do ksiąg pseudoepigraficznych, czyli do fałszywych pism, takich jak Wniebowzięcie Mojżesza, co jest widoczne w liście Judy 9. Oczywiście to nie Juda cytował Mojżesza w niebowstąpienie, tylko do wniebowstąpienia Mojżesza zaczerpnięto coś z listu Judy po to, żeby uwiarygodnić ten pseudoepigraf. Nawet rzymscy katolicy odrzucają tę księgę jako należącą do kanonu. Nie uznają jej za kanoniczną. Biblia również cytuje pogańskich poetów i filozofów, na przykład Dzieje Apostolskie 17:28, Tytusa 1:12, 1 Koryntian 15:33, ale to nie znaczy, że te pisma są natchnione lub należą do kanonu. Dlatego myślę, że warto, abyś sam siebie zapytał, jeśli masz dalej wątpliwości, czy apokryfy uznawać za apokryfy, a więc diabelskie księgi. Czy wiesz, że Biblia nawiązuje do fałszywych pism? Judy 9 nam to poświadcza. Oraz pogańskich poetów i filozofów. Dzieje Apostolskie 17:28, Tytusa 1:12 i 1 Koryntian 15:33. A jednak żaden z tych dokumentów nie jest uważany za pismo natchnione. Oczywiście w Judy 9 jest nawiązanie do wypowiedzi, którą potem do pseudoepigrafów wciśnięto. Wypowiedź z Judy jest prawdziwa, natomiast nieprawdą jest to, że ten pseudoepigraf miał cokolwiek wspólnego z Mojżeszem. W związku z tym, czy sądzisz, kolejne pytanie, że uzasadniony jest argument, że apokryfy są natchnionym pismem z powodu możliwej aluzji do księgi apokryficznej w liście do Hebrajczyków 11:35? Warto tutaj na koniec powiedzieć, o jakie apokryfy chodzi. Apokryfy rzymskokatolickie składają się z Tobiasza, Judyty, dodatków do Estery, dodatków do Daniela, jak modlitwa Azariasza i trzech młodzieńców, Zuzanny, Bella i Smoka. Mądrości z Salomona, tak zwany Ecclesiasticus, zwany także Syrachem, oraz Baruch, zwany także pierwszą księgą Barucha, oraz list Jeremiasza i pierwsza księga machabejska i druga księga machabejska. Są to księgi nie zaliczające się do Pisma Świętego, włączone na siłę przez religię rzymskokatolicką do kanonu.
nie należy tym księgom ufać, bo nie są one Biblią i nie mają nic z Biblią wspólnego.